Większe te treningi, żeby one koło gołębnika sobie 15-20 minut latały, żebym widział, że te gołębie chcą trenować. To jest ważne. Te, które wiadome, boją się, nie są zdecydowane, no to już są wątpliwości. Gołąb, który nie chce trenować, to już moim zdaniem trzeba tam się głęboko na nim zastanawiać, czy on w tym sezonie cokolwiek będzie tu w stanie pokazać jakieś zdolności lotowej. Ale zwykle spokojnie, spokojnie, już jest maj, początek maja, połowa maja. Te gołębie coraz to lepiej trenują, już jest cieplej, gołębie chętniej latają, mają wyoszczone zmysły i tu już dużo, dużo lepiej. W każdym razie u nas tu się nie używa flagi do trenowania gołębi, ponieważ moim zdaniem nie jest to potrzebne. Mamy tutaj taką różdżkę magiczną, z tyłu tam jest bat, który robi robotę, on wystarczy, jest pokazany. Taki mój kolega kupił mi kiedyś w Skaryszewie na targach końskich i co roku dowozi mi jeden bąbelek, jak tam jedzie. I ten bat jest powieszony tu przy wolierze i te gołębie latają do tego momentu, jak ten bat jest. Także tu nie mamy problemu, że musimy flagi używać. Staram się jak najmniej używać produktów, środków chemicznych, czyli typu antybiotyki, nie wiem, które są mocne. To jest praktycznie wiele lat bazowałem na tym i biłem się z myślami, że to musi być podane. Jeżeli tego nie podam, to mój sezon będzie słabszy, moje wyniki będą słabsze, gołębie będą mi gorzej tutaj się prowadziły, ale to jednak przy ostrej selekcji odnośnie zdrowia, to zauważyłem, że tutaj musimy tylko postawić na zdrowie, więc wtedy nie mam problemów jakichś większych z gołębiami, które nie domagają. Mam bardzo prostą zasadę, w porze zimowej, jak moja żona ogląda seriale o 20, ja wchodzę na gołębniki i przeglądam wszystkie gołębie praktycznie co wieczór. Wszystkie samczyki, które tu stoją, praktycznie wiem o nich wszystko. Jeżeli któryś nie domaga przez trzy dni kolejne, jest usuwany po prostu i nie zagłębiam się w to, dlaczego tak jest. Tu stoi 24 samce, jeżeli jeden nie domaga ciągle, po prostu jest usuwany. Nie bawimy się tu w leczenie żadne, że może mu przejdzie 3 dni, ma szansę, nie ma. On niestety opuszcza tą posesję i to jest najlepsza droga do sukcesu. Wiele razy leczyłem indywidualnie, później przyszedł lot, jakiś cięższy, załamanie formy, wracała się to, ten gołąb ciągle niedysponowany i czasami tutaj problemy, później infekował gołębie, także teraz bardzo prosta teoria jest moja. Nie domaga, usunięty.